Arkadiusz Żabka, witam. O poranku czas na poranną rozmowę. Za pomocą Skype'a łączymy się z Urzędem Miasta Rybnika, a tam prezydent Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, od kilku dni mamy wiosnę. Kto panu podpowiedział, żeby iść pożegnać zimę, wrzucając marzannę do rzeki? Pan się śmieje. Na ten pomysł rzeczywiście nie wpadłem, ale przyznam się, że to stara tradycja. Była ze mną taka malutka czelotka. No i myślę, że zdjęcie poszło w mediach społecznościowych i żyje swoim życiem, ale... Tak, ale słuchacze, ale panie prezydencie, słuchacze wytykają, że zrobił to pan bez maseczki i wrzucanie marzany to nic innego jak po prostu zaśmiecanie rzeki. Przede wszystkim marzanna była bardzo ekologiczna, bo to przecież trawa i drewno plus bibuła. I z tym aspektem ekologicznym do mnie też dotarł, bo okazuje się, że gdzieś tam nawet małe dzieci mi mówią, że to jest podobno nieekologiczne. Wydaje mi się, że bardziej to jest tradycja i jednak ekologiczne to jest, bo wszystkie materiały się w przyrodzie rozłożą. A z punktu widzenia maseczki na teren otwarty, lasy, parki zachęcam, żeby chodzić, szczególnie teraz wiosną, no bo po prostu warto się czasem przyjąć. Zrobiło się przyjemnie o poranku, ale teraz zejdźmy na ziemię, ponieważ prawdziwy dramat rozegrał się w miniony czwartek w Rybniku. Podczas prac budowlanych zawaliła się w centrum miasta część kamienicy Świerklaniec. Jak pan doskonale wie, to więcej niż zabytkowy budynek. Wspomnienia wielu rybniczan, także moje, być może i pana, legły, mówiąc wprost, w gruzach. Czy i w jaki sposób miasto Rybnik może pomóc w odbudowie tej kamienicy? Panie doktorze, no rzeczywiście stała się rzecz właściwie straszna, w pewnym sensie niewyobrażalna. To budynek, który jest symbolem Śródmieścia, właściwie z tradycją miejsca, które sięga średniowiecza i na pewno zszokowało to wielu słuchaczy, wielu rybniczan. Wczoraj spotkałem się z właścicielem budynku. Bardzo się cieszę z tego, że ma twardy plan odbudowy. Na pewno tutaj wchodzą konsultacje z konserwatorem zabytków. No dzisiaj najważniejszy temat to zabezpieczenie ścian, żeby dalsza destrukcja nie następowała. Stąd te utrudnienia, za które przepraszam, w centrum miasta, na ulicy Świętego Jana czy na samym deptaku, ale myślę, że do końca przyszłego tygodnia sobie z tym problemem poradzimy. Dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze, no ale na pewno miasto zrobi wszystko, żeby wspomóc tą odbudowę. W jaki sposób, panie prezydencie? Scenariusze i finansowe, i prawne. No proszę pamiętać, że to jest prywatna inwestycja, ale mamy środki na przykład na konserwacji zabytków, no i być może tutaj uda się znaleźć jakiś podemary. Jest pan większym optymistą niż Tomasz Karakuła, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, z którym wczoraj rozmawiałem, ponieważ... Panie dyrektorze, z natury jest optymistą, to może dlatego. Być może, ale tutaj jasno jest powiedziane, że dziś nie wiadomo do końca, czy uda się odbudować, ponieważ no, elementy, które będzie trzeba niestety rozebrać za kilka miesięcy, czy za kilka tygodni, o tym powiedzą dokładnie. Dokładnie jest tak, że specjaliści muszą się wypowiedzieć, ja mówiłem o tych zabezpieczeniach, ale też mówiłem o silnej woli właściciela odbudowy tego budynku i myślę, że to jest bardzo wiążące. Na pewno nadzór budowlany czuwa i bardzo dobrze, no ale wydaje mi się, że w tym miejscu ten budynek po prostu musi być odbudowany w tej strukturze, w jakiej przez lata nam towarzyszył, no bo to miejsce symbol, miejsce wspomnień, no ale też wydaje mi się, że dzisiejsza technika i możliwości pozwalają, żeby zmierzyć się z tym problemem. Czyli mówiąc krótko, jeżeli właścicielowi zabraknie pieniędzy na tak kosztowną odbudowę, to miasto pomoże. Powiedziałem, że w zakresie możliwości finansowych i prawnych i na pewno nie zostawimy tego problemu samego sobie. To też problem nas wszystkich w pewnym sensie, no bo przecież to taka perełka w centrum Rybnika, w centrum naszego Śródmieścia. To perełka bez wątpienia, ale inna perełka, bardzo zaniedbana, od wielu lat straszy przy ulicy to Halera. To jest perełka, panie rektorze. No właśnie, panie prezydencie, co z tą perełką, która wiele, wiele lat temu mówiła o świetności miasta Rybnika? Ta kamienica też grozi zawaleniem, ale niestety nikt nic nie robi. Przepraszam, a o jaką kamienicę chodzi? Chodzi o przy ulicy Halera, panie prezydencie. Znana wszystkim kamienica. Też własność prywatna niestety i tutaj jest potężny problem z tego co wiem spadkowy. Myśmy tu nawet dwa czy trzy razy bez spotkania wszystkich służb, dość znana sprawa, gdy część gzymsu odpadła po prostu. No i niestety jest tutaj pewien klincz. Z jednej strony powiem tak, nie ta kamienica się zawaliła. Przy całej drastyczności tych słów oczywiście, mam wrażenie, że niestety póki sprawy spadkowe w tym wypadku się nie rozegrają, to niestety niewiele będziemy mogli zrobić. Teren jest zabezpieczony.
No i niestety tutaj, niestety właśnie, powtarzam po raz drugi, wola właściciela jest dokładnie odmienna i chyba problem nam dłużej potowarzyszy, ale zgodzę się, to jest jeden z najbrzydszych miejsc w naszym centrum. Panie prezydencie, zjedźmy halera trochę w dół, dotrzemy do Urzędu Miasta, tam Wydział Komunikacji nadal sparaliżowany, choć prezydent, zastępca pana Janusz Koper, mówił o tym, że będzie lepiej, zapowiadał przesunięcia pracowników i zakup nowych stanowisk komputerowych. Czy te zakupy zostały poczynione? Panie redaktorze, cieszę się, że pan podejmuje ten temat, bo rzeczywiście musimy go rozwiązać. Mierzymy się od dobrych kilku tygodni z tematem. Od dnia wczorajszego jest nowa zastępczyni naczelnika, dodatkowych 3 pracowników w ramach przesunięć międzyurzędowych. Również 4 stanowiska dotarły w końcu do nas z Warszawy. Wygospodarowaliśmy osobne pomieszczenie dodatkowe. Także liczę, że ten problem też stopniowo będzie się rozwiązywał. Chcemy zmienić trochę politykę informacyjną i chcemy zmienić trochę politykę rejestracji pojazdów, ponieważ wychodzi na to, że klient indywidualny spotykał się niestety z zajmowaniem tych wszystkich miejsc z klientem komercyjnym i z tym sobie musimy po prostu poradzić. Także myślę, że też stopniowo ten problem będzie rozwiązany. Przepraszam wszystkich, którzy czekają w tej nieszczęsnej kolejce. To jest taki trochę bardzo zły symbol Urzędu Miasta, ale robimy wszystko, żeby go rozwiązać. No i sprawdzimy, jak sobie radzi nowe. Panie prezydencie, samorządy na prawach powiatu, jak miasto Rybnik, zmuszone są do realizacji budżetu obywatelskiego. Rybnik musi wydać 5 milionów złotych, choć wiem szczerze, że pan tego nie chce zrobić. Powiem tak, z jednej strony jest to fajna diagnoza społeczna, jakie są potrzeby, a z drugiej strony też widzimy, że nie da się przygotować tak dużych inwestycji w jednym roku budżetowym. Kwestia projektu, uzgodnień i samego wykonawstwa to niestety najczęściej dłuższy okres, stąd te wszystkie przedłużenia. No, było też tak, że czasem po prostu po przetargu kwota nie mieści się w tych sumach zagwarantowanych w budżecie. No ale udało się zrealizować Pruskadełko, udało się też nie zrealizować, udało się rozbudowa stanicy żeglarskiej, przyznaję, w Gulach. No nie wszystko jest gotowe. Centrum Sportów Olimpijskich Wiśniowiec, które spłynęło z wodą. W ramach gwarancji i będziemy się tego trzymać. No walczymy teraz jeszcze w Boguszowicach z parkiem i myślę, że to też jest akurat dobra diagnoza, bo ten park był bardzo zaniedbany. No plus teraz boisko przy technikum. Działamy, nie są te tematy łatwe, ale mam nadzieję, że społecznie dobrze wykorzystane. Często wiążą również, i o tym się nie myśli w budżetach obywatelskich, kwestie później wydatków bieżących i utrzymania całego terenu, no ale to już taki los prezydenta, musi się tym martwić. A widzi pan sens utrzymywania dalej tego projektu całego jako budżet obywatelski? Budżet obywatelski jest dobrą diagnozą, ale nie do końca całościowo jesteśmy w stanie na etapie głosowania i pomysłu pokazać ciągłość funkcjonowania i wydatkowość niejako tego projektu na etapie i budowy, i potem utrzymania. I dla mnie to jest największy kłopot w tym wszystkim. No a poza tym jest trochę ironią losu to, że budżet obywatelski jest narzucony ustawą i musimy go wykonywać, bo to wtedy już tak nie do końca chyba. I ja dopowiem, że głosuje 10% mieszkańców plus minus. Panie prezydencie, ostatnie pytanie o poranku. Rybnik w pandemii urządza jarmark wielkanocny. Na rynku stoją już stoiska, zapowiadana jest karuzela i zagroda z alpakami. Po co męczyć... Karuzeli niestety nie będzie, alpaki będą. Jarmark jest w warunkach pandemii. No, próbujemy robić taki kawałek normalności. Na pewno apeluję o zachowanie bezpieczeństwa, maseczki, wszystko to, co służy naszemu bezpieczeństwu, ale odbywa się to na... Ale po co męczyć zwierzęta, panie prezydencie? Ja myślę, że to tak nie do końca jest zmęczenie zwierząt i na pewno te wszystkie normy sanitarne będą zabezpieczone. Alpaki, piękne zwierzęta, myślę, że też możemy sobie z bliska poobserwować. Taka zagroda na rynku, no też pewna nowość, rzeczywiście. Powiedział w porannej rozmowie w Radio 90 prezydent Rybnika, miłośnik kotów, z tego co wiemy, Piotr Kuczara. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłośnik kotów też.